Cześć. Na tym filmie pokażę, w jaki sposób udostępnić Google Analytics innym użytkownikom. Jesteśmy tutaj zalogowani do Analytics i na dole tutaj to menu, jeśli macie zwinięte, to można je rozwinąć. Wybieramy administrację. I w administracji widzimy takie trzy poziomy dostępu. Pierwszy dostęp to jest konto. Można powiedzieć, że konto to jest taki poziom najwyższy, czyli poziom organizacji, czyli na przykład jeśli jedna organizacja może mieć różne strony internetowe, możecie też mieć konto innej, niezależnej organizacji i tam również mieć wiele stron. Usługa to tak na dobrą sprawę jest to albo strona internetowa, albo aplikacja mobilna, czyli jak gdyby jedna taka jednostka strony. I widok danych. Są to jeszcze w ramach jednej strony internetowej, na przykład w ramach mojawitryna.pl możecie mieć różne widoki. Te widoki mogą się różnić na przykład filtrami, mogą się różnić celami, mogą się różnić również różnymi ustawieniami kanałów czy segmentacji. Najbardziej takim, najczęściej wykorzystywanym jest dostęp do poziomu strony, czyli osoba, która będzie miała dostęp na poziomie usługi tutaj, będzie miała dostęp do różnych widoków danych, które zdefiniujemy. Aby taką osobę zaprosić, klikamy tutaj po prostu zarządzanie użytkownikami usług i klikamy plus, dodaj użytkowników. I teraz musimy wpisać adres mail. Co jest ważne, musimy podać adres e-mail użytkownika, który ma konto Google. Wpiszemy tutaj takie konto i możemy wybrać oczywiście poziom dostępu. Czy to ma być osoba, która będzie miała tylko dostęp, odczyt i analiza, czy też osoba, która może również przeprowadzać edycję, czyli na przykład dodawać adnotacje na wykresach, czy tworzyć jakieś definiowane raporty. Można też tutaj ustalić, czy ta osoba ma mieć dostęp do zarządzania użytkownikami. To raczej rzadko stosujemy. Ten dostęp najlepiej mieć zarezerwowany tylko i wyłącznie dla siebie. I w momencie, gdy mamy już ten dostęp ustawiony, klikamy dodaj. I w tym momencie osoba, którą zaprosiliśmy, dostanie maila z informacją, że została zaproszona do usługi Google Analytics, będzie mogła się zalogować do Analyticsa i zajrzeć do danych i do wszystkich widoków naszej witryny. I to wszystko w tym filmie. Dzięki i do usłyszenia.